Ładuś, chodź. A treknij. Ale nie ma... O, to mi się podoba. Pięknie. No dobrze. Jest to model Rapali. To jest model tonący, widać po jego, że tak powiem, grubości korpusu. Od razu dam ci pływający. Pływający, tak. On jest porównał. Troszeczkę szczuplejszy, troszeczkę inaczej chodzi, troszeczkę ma drobniejszą pracę. Na rapę jest bardzo dobra, drobna praca. Ten wobler tonący jest, słuchaj, woblerem bardziej agresywnym, ale też jest bardzo dobry. One generalnie chodzą przy wierzchu, dlatego że stery mają krótkie. Stery mają krótkie i stery mają pod kątem. Bardziej takim niż bardziej takim. Się wbija w wobler. Kotwiczki są troszeczkę za małe do takiego woblera. Powinny być troszeczkę większe, natomiast jak założymy większe kotwice, to spowalnia pracę takiego woblera. Zgadza się. On po prostu ale jak dobrze bierze, to przecież nie, tu ma troszeczkę taki głębiej schodzący. A to jest tork, bardzo dobry wobler. Wobler profesjonalny. Kotwice nieprofesjonalne, kółeczka mogą zostać. Troszeczkę... Zawsze krytykujesz mój. Że tak powiem, moje te. Zawsze. No zobacz, rozgięta jest... kotwica. No ale to znaczy, że coś tam było na nie. Albo nie przy wyciąganiu z... Bardzo dobry wobler. Kolor uklei. Kolor uklei jest jednym z lepszych kolorów na bolenie. Dobry jest niebieski. O, Sting. Bardzo dobry wobler. Specjalnie ma podgięty ster. Specjalnie ma. Tak. Ma podgięty ster, żeby po prostu pływał bardzo, bardzo płytko. A tutaj mam, Piotrek, taką ciekawosteczkę. Nie wiem, czy ty to poznasz. O, to jest, jak rozumiesz, chodziłem sobie na główki, na koniec główek czasami na takim kanciku biły rapki. To rozumiesz, zobacz, to jest wobler taki, że już to jest ikonka. Na rapki, na brzany, na... Ten wobler, wbrew pozorom, przyniósł mi na Wiśle wiele ciekawych momentów i dużo boleni. Słuchaj, to jest wobler tylko z troszkę dłuższym sterem. Też wiem, że na niego mówiłem. Na zalewie łowią na to ludzie każdą rybę z trola. Ale on, powiem ci szczerze, przed południem i południe, wieczorem nie sprawował się ani na kleniach, ani na jaziach, ani na woleniach. Nie wiem, co w tym jest. Na Wiśle, naprawdę. Jak one... A wygląda jak stary szaman, słuchaj. Ale słuchaj, jak one nie brały na nic, przecież bolenie na muchę też się łowi. Teraz, żeby w ogóle wyjść, przecież obliczałeś sobie koszty złowienia sandacza. Koszty złowienia sandacza, nie doliczajmy tylko łowiska, nie doliczajmy tylko dojazdu do łowiska, to wykluczmy. Koszt złowienia jednego sandacza. Obliczaliśmy to przecież na łódce ostatnio. To jest w granicach między 30 a 60 zł. Zgadza się. Jak dobrze pójdzie? Jak dobrze pójdzie. Jest to biznes dla państwa. Bo to trzeba tak. Iść do sklepu, kupić przynętę, zapłacić za paliwo, no tak. Zapłacić za nocleg, zapłacić za kartę wędkarską, zapłacić za akcesoria wędkarskie. No tak, jest, ale w Stanach Zjednoczonych biznes wędkarski jest mniej więcej na 10 pozycji. W Polsce jest, nawet nie mówię, bo mamy taki rybostan, jaki mamy. A kto jest guma? Tak. To jest guma typowo boloniowa, troszkę źle uzbrojona jest, wiesz? O, jak zwykle ty zawsze, ale to mi ale co nie znaczy... Ja jeszcze nigdy się nie zdarzyło, żebym ci coś nie pokazał, co mam, żebyś tego nie skrytykował. Ale to znaczy... bardzo dobrze, bo uwagi fachowca zawsze są dla mnie cenne. Tak? Ale dlaczego ale to nie znaczy, ja że na źle uzbrojoną gumę ryba ci nie wiem. Piotrek, ja na nią łapałem, ale powiedz mi dlaczego, to tylko taka proforma, bo ty zawsze jakieś mi tutaj... Troszeczkę haczyk jest, zobacz, pod kątem takim, rozumiesz? Tak. Natomiast jak on dobrze łyknie, zaś się, to i tak go zaczepi. Ja będzie skubał. I tylko tu, to może mu się, zobacz, jest morda ryby, klap, bo może być klap. Ale klap. Powiedz mi, ja ją ścięłem. Widzisz, tutaj, zobacz, wiesz? Widzisz ten sposób, jak haczyk idzie? Aha, jak widzę. Ale wiesz, jak boleń, że tylko główkę widać. Ja tak, wiem, no. Ale czasami za samą skórkę. Zgadza się. Piotruś, następny knajp. Też wiem, dobry knajp, kolor sandaczowy, ale jak biorą, ale bolenie brały, no. Tak, ale wiesz, że więcej miałem brania te mniejsze knajpy niż na te większe? Ja też, ale... Ostatnio. Ale o, mansy masz. Poczekaj, ale tu mam jeszcze knajta, ci pokażę. One były, widziałeś, takie wybrzuszone. Ja je ścięłem i uwierz, ja w ogóle na te małe, na te łowiłem naprawdę bolenie. Na te nie łowiłem w ogóle do momentu, gdy nie ścięłem w życiu. Zobacz. Spłaszczyłem. Dlaczego? Nie wiem. Dlatego, że ten knajp to jest generalnie typowo boleniowa guma. Typowo, i dlatego. Ona robi, rozumiesz, taki wirek za sobą i pływa, że tak powiem, jak przecinak. Zgadza się. W ogóle nie chodzi jakiś tam ogon, nie chodzi. Ona praktycznie płynie jak przecinak. I te gumki, że tak powiem, wykonane pod prąd, dzieje się coś takiego, rozumiesz, że po prostu wąble powietrza idą i jest takie zawirowanie. No i symuluje to uciekanie, uklejka jak ucieka.
ucieka, to też zostawia bąble powietrza, wzięliśmy to na dworu. Ale pamiętasz jeszcze, Piotrek, jak żeśmy mówili na łowianki, jak nadcinaliśmy je tutaj pod kątem, żeby właśnie efekt tego bąblowania. Efekt bąblowania, tak. Pamiętasz to, nie? Ale łowianki... Te dzisiejsze blachy, rozumiesz, te pilkery takie ścinane, mają jeszcze dziury wiercone, też te efekty zgadza się. Ale kiedyś żeśmy nadcinali, o proszę. Bardzo ładnie gumą zbroję, no. O, dzięki, no pierwszy raz. To bardziej sandaczowa, ciężka guma. Na taką kulę, jak żeśmy daleko w dębach rzucali, to nie przeszkadzało, no. Znaczy, to jest dobra guma generalnie, rozumiesz, na późną jesień, kiedy już bolo nie żeruje wierzchiem. Troszeczkę jest tak skowany. Późny październik i na opad, bo one siedzą przy dnie, już słabo żerują, ale właśnie guma na opad. No i teraz jeszcze ci pokażę twisterka, tylko nieuzbrojony, żebyś już się nie przyczepiał. Super, dobry twister. Miękka gumka. Miękka guma. Troszeczkę rozumiesz, przebarwiony jest. Imitujący, tak, troszkę przebarwiony. Słońce to też przebarwia. Nie przeszkadza, zgadza się. Co można powiedzieć o twisterze? Twister jest taką przynętą, że jakbyś nie prowadził tego twistera, jakbyś to zawsze będzie pracował. No dobrze, Piotrek, ale ja powiem ci jedno, bo dobrze, żeś ten temat. Patrz, ja zakładając twistera, czy w tą stronę haczyk, czy w dogona, on mi chodzi tak samo. Czy nawet tutaj zakładając tak, bo też jest to bez znaczenia. Ja nawet chyba, do nie? Boku wbija, ale, no tak, chodzi. Ale czy ty zwracasz na to uwagę? Powiedz szczerze. Nie. Czy ogonek tak, czy tak? Nie, jak ryby nie biorą, zwracam... No bo w książkach jest, wiesz, wędkarzy mają różne opisy, że tak, na pudełkach Mansa tak, a ty po prostu nie zwracasz i według ciebie jest to samo. Moim zdaniem tak samo twister chodzi. On imituje Minoga. Minoga. Encyklopedia z 1884 roku podaje, że mieliśmy w naszych wodach wiślanych, w Wiśle, około 50 gatunków Minoga. 50 gatunków Minoga. Dzisiaj... Nie można tego. Dzisiaj jest 500. No. Piotrek, jeszcze mam tutaj takie... O, czasami udało mi się bolenia złowić na to, ale to jest wiadomo. To też to jest jaziowy woble. Jaziowo-kleniowy, powiedział. Tak. Prawda? Wiadomo, gdzie jaś tam. Ale bolenie też w to waliły. Nie jest to generalna przynęta na bolenia. Ja tego tak wcale nie uznaję. Ale powiem ci, że jak już, wiesz, że czasami było tak, że one biły i na nic ich nie łowiliśmy, dopóki żeśmy na takiego dziwolonga. Dlaczego? Dlatego, że ten wolor bardzo agresywnie chodzi. Bardzo agresywnie. Czasami, rozumiesz, ta agresywna praca pobudza, rozumiesz, to bolenie do żerowania. Niezbadane jest, rozumiesz, istota, w ogóle zamysł, dlaczego ryby biorą tak. No, są pewne... Piotrek, ja natomiast ci mogę powiedzieć a propos tego agresywnej pracy. Byłem w górach i pamiętasz te woblery Alaski? Bardzo agresywnie chodziły takie kulki. Bardzo. Słuchaj, tutaj my żeśmy na to łowili brzany. Brzany, kolejnie jazie. Jazie. A w górach widziałem stado na przykład brzan i one uciekało do Alaski. Za mocno pracowały. Alaska ma bardzo bardzo agresywną pracę. A z żyłka chodzi. I generalnie teraz ty masz też fajnego woblera. No tak, ale to jest uniwersalny na wszystko. To jest woblera głęboko schodzący. I on złapał wszystko. To jest woble głęboko schodzący, taki klenie. Sandacz, duży kleń na głębokich burtach i generalnie, rozumiesz, ja lubię tym woblerem łowić sandacze, ale jak z głębokich burt. A co powiesz o kotwicy? Kotwica jest dobra, jest mocna, ale ma ten profil jakiś taki nieklasyczny. Miałem okazję się przekonać, bo złowiłem klenia w tamie, proszę ciebie, i zrobiłem błąd jak dziecko, nigdy mi się to nie zdarzyło i ta kotwica mi się wbiła tu. Nie, no mogę... to wtedy wiesz co, nie, no nie. Wiesz co robisz, masz boczne cążki, przecinasz, bierzesz, rozumiesz peany i se przewijasz, nie. Zaciskasz. Piotruś, tego nie zrobisz, z tą kotwicą tego nie zrobisz, dlatego że ona jest za płytka, jej nie przepchasz do końca. I ja po prostu już chciałem jechać z tym woblerkiem do chirurga, ale zacisnąłem zęby i udało mi się tu wyszarpnąć. Trzeba jak uważać. Ładna, jak ładna pani chirurgka można. Takie powiem, kolory nietypowe jak na... Jak na, prawda, kolor ryby, są skuteczne. O, tutaj jest na przykład bardzo typowy, pokaż, to co prawa ręka, typowy kolor uklei. To jest tinga, typowy kolor uklei. Nawet taka łuseczka jest zrobiona. No Rapala to już jest podobny. Rapala najbardziej podobny. Piotrek, ja nie wiem dlaczego, ty jesteś tutaj bardzo doświadczony wędkarzem, ale powiem szczerze, ja jak mam Rapale albo stinga, jeżeli chodzi o woblery, tylko dobieram sobie Rapale, jak chcę dalej rzucić tą tonącą, jak chcę bliżej gdzieś wypuścić, pływającą, czuję się bardziej komfortowo. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy to jest dlatego, że łowiliśmy na nie od lat, no bo łowimy na nie około 20 lat na te Rapale, właśnie na ten model. Czy to jest, no nie wiem, no chciałbym, żeby może jakoś wędkarzy, masz tutaj adres mailowy, wypowiedzieli się coś na ten temat, czy też... Rapala jest zrobiona prawie, jest to prawie profesjonalny wobler. Są woblery profesjonalne na
na ryby, ale one nie są robione przez duże fabryki. Są woblery lepsze od rapali. Rubaki tak zwane. Tak, są. Są to woblery robione przez mistrzów w danej dziedzinie i oni od lat metodą prób i błędów tworzą takie woblery i łowią na nie. No widzisz, a tutaj cały biznes polega na tym, że pan rapala wystrugał woblera z drzewa, a jego córka zatrudniała 5 tysięcy ludzi w fabryce. No. Po prostu, ale są woblery naprawdę dobre. Chodzą w każdym warunku. Pan Rapala był pierwszy. Wymyślił coś nowego. Ja myślę, że jest jeszcze wiele rzeczy, które moglibyśmy wymyśleć. Ale nie mamy na to czasu. Nie mam na to czasu, bo my łowimy ryby. O, co byś i grzebiemy w pudełka. Żabka? Nie, ja na to nic nie złowiłem. Ja też nie. I na takiego, nie. I na takiego łamaka. Ja tutaj łamak jest takim... Ja, żabka to w ogóle była stworzona do obstrągu. Ja, proszę Ciebie, tutaj doklejałem nogi, bo zresztą widać ślad od gum. Ale nic to mi nie dało, nigdy na to nic nie złowiłem i nie wiem, czy Ty może coś złowiłeś, lub któryś z kolegów, bo ja nigdy na to nie złowiłem. Może był ktoś głodny, bo żabie łódka są rary. Nigdy na to nic nie złowiłem, godny, naprawdę. To jakaś diabelna żabka, rogi ma. Ale powiem Ci, że ten wobler, ten łamak... Bardzo dobry kolor, Bean Tiger. On mi, proszę Ciebie, czasami naprawdę, tylko ja tutaj go domalowałem sobie, takie różne rzeczy. Nie miałem co robić kiedyś, ale on... Tak, na starość głupieje, tak. On też jest, słuchaj, to jest bardzo ciekawa praca. On chodzi jak właśnie taki wąż, no. Jak żmija. O, a to nie na nasze wody. Słuchaj, ale to nie na nasze ja wody. Na to nie złowiłem ryby. Bo tutaj nie złowisz na to. Ale to jest kolega łowił. To jest głowacz, na Wiśle nie złapałem nigdy na to ryby. To jest na górskie wody generalnie. Górskie wody bardzo owocowało. Piękny, strągi, naprawdę, tutaj się nie nadało. A nie wiem. To, i nigdy nie. Słuchaj, ja nie wiem, Piotrek, ale ja nigdy na ten kolor. Mam ten. On mi się podoba w ogóle, ten wobler. Naprawdę, podoba mi się bardzo. Jego kształt, ale ja nigdy na ten kolor nie złowiłem ryby. No bo musiałbyś się cofnąć 50 lat też, to byś łowił. No ale są kolory, na które łowiłem, na to nie łowiłem. Są lepsze i gorsze kolory. Zgadza się, prawda? Aczkolwiek nie zawsze się sprawdzają, ale zazwyczaj tak jest. Że są lepsze i gorsze. Rapy możemy łowić generalnie na każdą przynętę. Na mysze, o czym. Nie wiem, czy wiesz w ogóle. Ja Ci coś powiem. Nie na myszę, tylko że ja znalazłem taką książkę przynęty sprzed 200 lat. To sprzed 200 lat, no to czyli ja ją miałem 30 lat temu, tą książkę, czyli sprzed 230 lat. Słuchaj, to jest bolem... Gdzie ją kupiłeś? Mama mi gdzieś kupiła, to jest żółte, takie zapiski jakieś. Ja Ci to mogę kiedyś przywieźć do domu. Słuchaj, i tam było napisane, proszę Ciebie, że że bolenia łowi się na mięso wołowe, jakoś tam... uprzejmie przygotowane. No ja sobie tego nie wyobrażam. Nigdy nie próbowaliśmy. Ale kiedyś było tych ryb na gęsto, 230 lat temu. Także my widzimy, co się teraz dzieje. No i następna rapka. Rapa złapała rapę. Chodź do wódka.